Agit Kabajel, potem Przemysław Brunowski, Łukasz Janik, Marek Mateja, Haris Czolakowicz, Andrzej Sołdra, Vincent Feigenbusch i od 22.10 w Polsacie Otwartym Andrzej Wawrzyk, Dany Williams i Marcin Rakowski, Oliver McCall. Andrzej, jeśli mogę Was poprosić, Ciebie i Tomka, jakby o pomysł na zestawienie tych dwóch walk wieczoru. Co kierowało Wami w doborze tych zawodników? Wiemy, że Andrzej Wawrzyk, dla niego to będzie pierwsza walka po porażce z Aleksandrem Powietkinem, kiedy walczył o tytuł Mistrza Świata, natomiast Oliver McCall, który pokazał się, myślę, że ciekawie, fajnie, mimo swojego wieku, z Krzysztofem Zimnochem, no, przyjeżdża tutaj pomścić syna i walczyć z Marcinem Rakowskim. Tomek Babiloński. Tak, pomysł walk nie był, tak powiedzmy, przypadkowy. Od samego początku, jak skończyliśmy galę w Legionowie, team McCalla bardzo chciał pomścić syna. Cały czas nas tutaj atakowali, kiedy kolejna impreza, kiedy moglibyśmy to zrealizować. No i udało nam się tutaj, można powiedzieć, prawie przez rok czasu zorganizować tego typu event i w tą sobotę zobaczymy, czy Oliver będzie chciał tutaj przyjechać tylko po wypłatę, czy ewentualnie to co zaznaczył, czyli będzie chciał tutaj Marcinowi trochę tutaj zdrowia naprzód psuć. Trzymamy kciuki za Marcina. Co do Andrzeja Sołdry, no to wiadomo, tutaj widzieliśmy walkę Maćka z Niemcem, więc tutaj chcemy zabrać Niemcowi to, co nam się należy, czyli wygraną i tutaj pomsta, zemsta przez Andrzeja Sołdrę będzie, mam nadzieję, że będzie tutaj dominować jako walka, powiedzmy, numer dwa. I dołóżmy jeszcze walkę, powiedzmy, Andrzeja Wawrzyka z Danny Williamsem. Danny Williams, wiadomo, że to zawodnik już jest, który boksował na niejednych ringach. Boksuje bardzo widowiskowo. Wygląda też bardzo dobrze, więc to nie jest tak, jak że zawodnik, powiedzmy, tutaj ma problemy z wagą, czy po prostu cały czas jest w gazie, a nie boi się wyzwań. I stąd ten, powiedzmy, rekord, który może nie każdego zadowolić. No i chyba tyle. Ja chciałem w ogóle zwrócić Państwa uwagę na całą kartę, ponieważ myślę, że jest to jedna z bardziej starannie, albo może nawet najbardziej starannie ułożonych kart. Ośmielę się powiedzieć to głośno, być może w historii polskiego boksu zawodowego. Wydaje się, przynajmniej na papierze, że wszystkie walki są naprawdę ciekawe, że przeciwnicy są wybierani starannie, biorąc pod uwagę ich i dorobek wcześniejszy, i karierę sportową, i umiejętności. Rzadko się zdarza na jakiejkolwiek gali. Byliśmy teraz w Madison Square Garden, widzieliśmy trzy poziomy walki, które się kończyły w pierwszej rundzie. Ta gala w Opolu, przynajmniej na papierze, wygląda w ten sposób, że praktycznie każda z tych walk powinna dostarczyć kibicom dużo emocji, bo rzeczywiście wystarczy spojrzeć na te nazwiska, przyjrzeć się do tych czasowych osiągnięciom i to jest kierunek, w którym będziemy ze wszystkich sił, wykorzystując wiedzę, umiejętności, środki finansowe, którymi dysponujemy, będziemy się starać budować właśnie takie karty. Dziękuję bardzo. Myślę, że Tomek Dawid.